Nie żyje brutalnie pobity tydzień temu w Rudzie Śląskiej 26-letni mężczyzna. Był kibicem górnika Zabrze. Policja poszukuje sprawców śmiertelnego pobicia. Nieoficjalnie wiadomo, że został zaatakowany przez pseudokibiców ruchu chorzów. Mężczyzna był bity i kopany. Zmarł w szpitalu po dwukrotnej reanimacji wczoraj wieczorem. W zeszły wtorek grupa pseudokibiców zaatakowała trzy osoby w Rudzie Śląskiej. Najciężej ranny 26-letni mężczyzna Dariusz P. trafił nieprzytomny do szpitala.